Mamy już weekend, mamy już sobotę. Będzie to vlog z kilku dni, nie z jednego dnia, ale z dwóch lub trzech. Dzisiaj idziemy na przyjęcie urodzinowe do Janeczka. Ja już się umalowałam, uszykowałam, tak wiecie, troszkę taką bluzeczkę założyłam, o, lejącą, jakieś tam spodenki. Zrobiłam sobie też takiego, o, oto warkocza, makijaż. I jesteśmy prawie gotowe, dziewczynki już mają naszykowane ubranko, ale one jeszcze się nie przebiorą, bo jeszcze musimy wyjść do sklepu po kilka rzeczy i zapakować do końca prezent, chociaż on już tam gdzieś, zaraz, gdzie jest ten prezent? Tutaj już jest prezent dla Janeczka, ale jeszcze chcemy dokupić coś słodkiego. Czy ja mogę o tym mówić w prezencie? Mogę, tak, bo przecież ten vlog zostanie dodany jutro, a my już dziś idziemy na to przyjęcie. Także mogę Wam powiedzieć, że Janeczek dostanie model samolotu do sklejania w prezencie. Na pewno dostanie jakiś słodycz, Ewcia dostanie upominek, też słodycz i jeszcze coś, co dzisiaj zakupię w sklepie. Planuję pójść do supermarketu, planuję pójść do sklepu i poszukać jeszcze czegoś dla Janeczka. Dziewczynki mają wolne, od rana się bawią, wściekają, trochę się pobawiły Lego, trochę magnesami, no wiecie, taki tam weekendowy poranek, trochę bajeczki, śniadanko i tak dalej, i tak dalej. Nawet pomagały mi trochę sprzątać i pomagały mi odkurzać. Ale z tego odkurzania, no to wiecie, ważne są chęci jakby i najistotniejsze. Ważne jest to, że chcą próbować, że nie szukają tysiąca wymówek. Chociaż dobra, szukają trochę wymówek. Szukają trochę wymówek, niby chcą, ale za minutę już im się nie chce i szukają wymówek, a ja ich wtedy proszę, żeby chociaż dokończyły do końca, jak już coś zaczęły. Także różnie z tym bywa, bo jedna słyszałam tam w pokoju, na drugą zwalała, to ty, to ja coś tam zrobię to, a ty zrób to, wiecie, no tak jak to dzieciaki. Także tyle kochani, na razie zbieram się do sklepu. A gdzie masz róże? Takie krzaki mamy, to nie są róże. Widziałaś, Matyldzia? Według twojej siostry, co to są róże? Tak. Nie patrzymy, gdzieś nie ma tego. Idziemy? O, wieje, załóż kapturek. My już jesteśmy na zewnątrz, wiecie co, zaczyna kropić, a było tak słonecznie. Dziewczyny się schowały, bo chcą się pobawić chwilę w chowanego. Także ja zabieram się za szukanie dziewczyn, bo wiecie, nie mam zielonego pojęcia, gdzie one są. A kuku! A kuku! Wow, wow, wow! Mam was! Ale Lila mi powiedziała tobie, gdzie jestem. To jest moja kolej. 1, 2, 3. Chowaj się, Mati. 4, 5, 6, 7. A wy co tu robicie? W tej rakiecie? My się bawimy w Pepe. W Pepe się bawicie? Ona się bawi w Pepe. Pokażesz tą koszulkę? Pokaż, jaką wy? Taką z czachą i z joystickiem. Będzie mu się podobało? Dla Jasia. Tak? Cytrynowe. Cytrynowe? Tak. Ale on nie używa pomadki raczej. Ale to ładne rzeczy, co? A jaka ta spódniczka tam świecąca? To bardzo ładna koszulka.
A to zobacz. No. Maty, się znalazłaś sobie sukienkę długą? Na mnie jest dobra. No, bardzo dobra. To jest moja mini kolekcja, tu nie są wszystkie moje pomadki. Właśnie się zastanawiałam, jaką sobie dzisiaj dobrać i wybrałam sobie takiego nudziaka z NYXa. To jest numerek 09 Abu Dhabi. Taką oto o. Ona jest dokładnie taka jak na opakowaniu, ten kolorek, i ja czekam teraz, aż ona zastygnie i będę już gotowa. Miałam iść w innej fryzurze, wcześniej Wam się pokazywałam, ale wiecie, kochani, doszłam do wniosku, że umyję sobie głowę i pójdę w takim trochę bardziej rozpuszczonym i świeżym. I suszyłam je dzisiaj nawet, je zaczęłam suszyć. Tak, wiecie, suszarka na górze i tak do dołu, żebym nie musiała nic z nimi robić, prostować, tylko żeby one samoistnie przy tym suszeniu już były takie o. Takie bardziej wyprostowane. No i chyba nawet się udało. Ja takie lubię. Dziewczynki też uszykowałam. Są już gotowe. Może Wam nawet pokażę, jak one wyglądają. Zabiorę Was ze sobą na chwilę do ich pokoju. Matysiu, czy Ty jesteś już gotowa? Pokaż, jaką masz tą fryzureczkę. Ale fajnie. A tu pokażesz? Super, żabko. A z tyłu? Jesteś gotowa już? A, i spódniczkę założyłaś. I co robisz teraz? Grasz? A kuku, a kto się tu schował w ubrzeczku? Liluni też zrobiliśmy gofry, ale już jej się troszeczkę rozprostowało. I Lilunia założyła na swój strój wyjściowy szlafroczek, a ona tak lubi po domowemu, jak jej chłodno. I oglądasz bajeczkę sobie, tak? To Ci nie przeszkadzam. Ja Wam jeszcze, kochani, pokażę, w co ja się ubrałam. Także założyłam taką, o, widzicie, taką bluzkę. Ona jest taka lejąca, luźna i z taką, widzicie, nakładką jakby tu. O, tak ona sobie luźno spada. Do tego takie rurki granatowe z lekkimi, widzicie, takimi starciami. O! I oto mój dzisiejszy outfit. Chciałam się z Wami też pożegnać. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym vlogu. Pa!